Witam Was dzisiaj ze Sokołowska. To właśnie w Sokołowsku swoje uzdrowiska założył Hermann Bremer, doktor, który wdrażając swoją bardzo nowatorską, jedyną na świecie metodę odpowiedniej diety i odpowiedniej ilości ruchu, zapewnił kurującym się tutaj chorym idealne warunki, które skutkowały tym, że ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali do tego ośrodka, zdrowieli, krótko mówiąc. Po śmierci doktora Bremera uzdrowiska troszkę traciły na swoim znaczeniu. Troszkę też przyczyniło się, a może nawet przede wszystkim przyczyniło się do tego to, że odkryto szczepionkę przeciwko gruźlicy. Dzisiaj szukamy grobowca doktora Bremera. Nie znam dokładnej lokalizacji. Wiem, że mniej więcej jest to gdzieś za Różanką. Natomiast gdzie dokładnie się znajduje, to nie wiem. Bardzo mocno zmienia się krajobraz. Tutaj jeszcze niedawno był las. Już nie ma. Niestety. Nie wiem, czy tam widzicie. To jest grota Hermana. Unikat. Tufy wulkaniczne, zetny. Wyjątkowe rzeczy. Wyjątkowy obiekt. Nie będę się nad nim rozwodził, bo też link do filmu z, w cudzysłowie, eksploracji tego obiektu będziecie mieli pod filmem, jak i wiele innych ciekawych rzeczy związanych z Sokołowskiem. Natomiast ta ruina czegoś w okresie letnim jest kompletnie zarośnięta i przyznam szczerze, że chodząc tutaj ja jej nie widziałem. Natknąłem się na nią teraz, gdy nie ma liści, gdzie wegetacja jest wstrzymana. Jest obiekt i aż muszę popatrzeć w domu, na co patrzymy. Stoję najprawdopodobniej na ruinach jakiegoś budynku. To raczej nie może ulec żadnej wątpliwości. Minęło dobre pół godziny. Ja w akcie desperacji próbowałem wejść już na szczyt tej góry tam i mniej więcej w połowie drogi zobaczyłem, że na dole idzie jakiś pan z psem, więc krzyknąłem, zawołałem, spytałem się, czy wie może, gdzie jest grobowiec doktora Bremera. Okazało się, że wie. Pokierował mnie. No i jesteśmy, że tak powiem, i na kursie, i na ścieżce. Oto i grobowiec doktora Bremera. Człowieka, który postawił Sokołowsko i przywrócił mu, że tak powiem, godziwe miejsce. To jest tak naprawdę zapomniana mała ruina, rozszabrowana, rozgrabiona. Zaraz podejdziemy. Tyle zostało z pięknego niegdyś grobowca. Tyle zostało z pamięci nas obecnie żyjących, tego człowieka, który tyle wniósł do Sokołowska. To znaczy, szkoły w Sokołowsku pamiętają. Dzieci tu przychodzą z nauczycielkami. W rocznicę jego śmierci świecą znicze. Natomiast aż się prosi, żeby to jakoś zabezpieczyć, żeby miejsce, gdzie spoczęły szczątki tego człowieka, jakoś przetrwały dla następnych pokoleń. Niestety nie wziąłem latarki i nie wiem, czy to wnętrze będzie można zobaczyć, natomiast
Jak widzicie, niewiele tu już zostało. To zostało dokumentnie ogołocone. Tutaj były trumny cynowe, w których leżał dr Bremer wraz ze swoją żoną. Po 1945 roku zostało to wszystko zniszczone, rozwalone. Chcieli się dobrać do zwłok, sprawdzić, czy nie ma czegoś wartościowego. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy była to w cudzysłowie zasługa Armii Czerwonej, która tutaj weszła, czy już nas, Polaków. Jak widzicie, wnętrze bardzo skromne, wręcz spartańskie. Być może taka była filozofia samego doktora Bremera, który po prostu nie chciał się obnosić z tym, że stać go na wielki, ogromny grobowiec. Po prostu chciał w spokoju, żeby jego szczątki gdzieś spoczęły blisko Parku Zdrojowego. Tak się jednak nie stało, niestety. Widzimy, że tutaj, bo za nami jest zbocze, pseudoeksploratorzy sądzili, że gdzieś tam dalej jest jakiś tunel, w którym dr Bremer schował różne skarby. W grobowcu możemy przeczytać bardzo mądre sentencje. Nie chcę ich tutaj cytować. Ręce opadają. Ręce opadają, moi drodzy. No nie wziąłem latarki, pewnie obraz będzie niewyraźny. Grobowiec na jakieś 2,5 metra długi i na jakieś może 3 metry szeroki. Nie zostało, nie zachowało się nic, prócz idiotycznych napisów zdewastowanego wnętrza. I tyle zostało z pamięci o doktorze Bremerze. Nie wiem, zawsze jestem pogodnym człowiekiem, ale jak wchodzę do takich opuszczonych grobowców, które są tak zdewastowane, to tak jak mi kiedyś napisał jakiś górny Ślązok, że gadam jak proboszcz. No ale to niestety taka forma mowy wynika z mojego odczucia tego miejsca. Niestety, no ciężko się nie zafrasować nad tym, że dr Bremer, który jest bohaterem Sokołowska, które notabene Sokołowsko nie nazywało się za Niemiec, za czasów, powiedzmy, Niemca, Sokołowsko, muszę się odwrócić, bo wieje wiatr, tylko od nazwiska bliskiego współpracownika doktora Bremera, a mianowicie doktora Alfreda Sokołowskiego, który przez 6 lat był jego bliskim współpracownikiem. Alfred Sokołowski, więc po 1945 roku Sokołowsko nazwę wzięło od jego nazwiska. Jak miałem przyjemność rozmawiać z tym panem, który pokazał mi miejsce to, wspominał on, że w dzieciństwie pamięta, że tutaj obok tego grobowca były piękne rododendrony, bodajże mówił. Tak, rododendrony, jakieś inne kwiaty wyjątkowe, zresztą masa wyjątkowych też zacnych roślin rosła w całym Parku Zdrojowym, więc na pewno tutaj też to było fajne miejsce wypoczynku. No fajne, no może to nie brzmi zbyt fortunnie, ale fajne. Z dala od zgiełku, niestety. I tutaj dopadli się ludzi hieny cmentarne. No tak. W okresie świetności, kiedy sanatoria doktora Bremera pracowały pełną parą, nawet po jego śmierci, do 1945 roku, to znaczy nie do śmierci, że on zmarł w 1945 roku, tylko chodzi o to, że do 1945 roku, do momentu, kiedy te ziemie były w rękach niemieckich, tutaj leczyli się ludzie i to możni, no nie bałbym użyć się też słowa możni tego świata, bo różni dygnitarze III Rzeszy się tutaj leczyli. W książce między innymi Nicolasa von Bellow, tytuł książki, z tego co pamiętam, to Byłem adiutantem Hitlera, i on był, zdaje się, adiutantem
do spraw Luftwaffe i on wspomina, że był w Szczawnie-Zdroju, był właśnie tu w Sokołowsku. Zatem bardzo znamienici ludzie, poeci tutaj właśnie się uleczyli. Więcej na temat samego Sokołowska. Wiatr jest niesłychany. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo jest zmiana pogody. Więcej zapraszam do tego linku pod filmem. Tam zobaczycie inne ciekawostki związane tutaj z Sokołowskiem. Natomiast dzisiaj taka wycieczka typowo nostalgiczna. No, takie czasy. Czasy koronawirusa, czasy epidemii, czasy apokalipsy. Ja w domu posiadam srebrne łyżki i widelce z inskrypcjami, wygrawerowane są napisy Dr. Bremer, uzdrowisko, wszystko w języku niemieckim. Tu wam zaraz wrzucę zdjęcie. Jak owe łyżki znalazły się w mojej rodzinie? Otóż moja rodzina, konkretnie moja babcia, mój dziadek, pochodzą babcia z Łomży, dziadek z Ostrołęki i po 45 roku przyjechali na Dolny Śląsk, żeby rozpocząć nowe życie. I przyjechali do Mieroszowa. To był czas, że można było wybierać sobie mieszkania. Mieszkania były puste, Niemcy stąd uciekali. I bardzo często te mieszkania były w pełni wyposażone, z meblami, ze wszystkim. Bardzo często, jak to się mawiało, nawet na piecu była gorąca zupa. Ale do czego zmierzam? Otóż mieszkanie, które oni zajęli, w szufladach były właśnie widelce i sztućce doktora Bremera. Także nie to, że moi dziadkowie gdzieś tu byli szabrownikami, czy coś w ten deseń. Sokołowsko ma być może jeszcze nie jedną tajemnicę, która skrywa się pod ziemią. Oczywiście na dzień dzisiejszy są to czyste spekulacje, nie podparte żadną empirycznym sprawdzeniem tego wszystkiego. Natomiast no, chociażby słynna sztolnia Australijczyka, która tutaj została odkryta, z różnymi artefaktami codziennego życia, które tam się wewnątrz niej znajdowały. Dla Niemców były to śmieci, dla nas to są już relikty tamtej epoki. Natomiast zgłosił się do mnie pewien prezes grupy poszukiwawczej, pozdrawiam Cię Piotrek, nie chcę tu nazwy wymieniać, którzy mają pewne przesłanki mówiące o tym, że do Góry Jatki, do kompleksu całego, tak naprawdę należy wejść od strony Sokołowska. Kryptonim tego przedsięwzięcia, który był tutaj gdzieś drążony pod Górą Jatki i okolicznych wzgórzach, miał mieć kryptonim Różowy Kwarc, Rosenquarz, coś takiego z niemieckiego. Także to są tylko ciekawostki, które wam podaję. Życie to je zweryfikuje lub nie. Natomiast chcę zwrócić na to uwagę, że tu na Dolnym Śląsku wszystko jest możliwe. Dobra, z tego miejsca to byłoby chyba na tyle. Trzymajcie się. Cześć.